chciałbym mówić o wielkich filozofach w taki sposób, żeby u każdego wyłowić jakąś jedną myśl, która dla niego samego jest ważna, należy do filarów domu, jaki zbudował, a zarazem dla nas dziś jest zrozumiała, jakąś strunę w naszym umyśle porusza, zamiast tylko podawać wiadomość historyczną. Postaram się każdy wykładzik kończyć pytaniem skierowanym do wszystkich, co go słuchali. Pytaniem z myśli tego filozofa zebranym. Nadal ważnym, nadal nierozstrzygniętym wyraźnie. Wśród licznych i nadzwyczaj udanych skrótów myślowych święty Augustyn, świętego Augustyna, ten może jest najsławniejszy. Boga i duszę pragnę poznać i nic więcej, nic zgoła. Owa odpowiedź, nic zgoła albo nic więcej, mogłaby sugerować, że obok tych dwóch naczelnych celów, ku którym kieruje się nasza myśl, i dużo jeszcze zostaje. Lecz nie. Boga i duszę poznać to wszystko poznać. Stworzenie i cel stworzenia, ład świata i boską w nim obecność. Nasze poznawanie świata, a więc ideę prawdy, siłę rozumu i siłę wiary, miejsce człowieka w kosmosie i naturę czasu. Dzieło Augustyna jest budowlą gigantyczną, na której wspierało się życie chrześcijaństwa intelektualne przez wieki, zarówno filozofia, jak teologia. To zresztą nie są wyraźnie oddzielone u samego Augustyna. Ogromna rozprawa Państwo Boże, największe dzieło chrześcijańskiego antyku, powstało przez okrutny przypadek, jakim było zdobycie i złupienie Rzymu przez Wizygotów w 410 roku. Z tego przypadku powstała chrześcijańska filozofia historii, a także potężna odpowiedź, chociaż to nie był temat nowy, na sprawę mocy zła w bycie. Pytanie o zło jest u Augustyna wszechobecne. Sam przecież, nim się na chrześcijaństwo nawrócił i wieku Chrystusowego, 33 lat doszedłszy, chrzest przyjął, wyznawał był doktrynę manichejczyków, którzy idąc za mitologią perską, wierzyli, że zło i dobro są współodwieczne, że to są niezależne wzajem siły, które się ze sobą zmagają. Chrześcijanin jednakże wierzy, że jest jeden stwórca dobry, który zła nie sprawia, choć je dopuszcza. Albo po to, jak pisze święty Augustyn, żeby mogło większe dobro dzięki temu się narodzić, albo po to, żeby kontrasty wzbogacały byt. Sama obecność zła w świecie musi być dobra, skoro je Bóg Wszechmocny dopuszcza. Ale zło nie może być rodzajem bytu, gdyż byt ma jedno tylko źródło. Zło jest więc czystym brakiem, nieobecnością tego, co być powinno, negacją, nicością, zepsuciem ładu. Nie jest złem natura, choćby zepsuta, złem zarażona, nadal jest dobra. Nie jest złem materia. W ścisłym sensie zła poznać nie można, bo nie można poznać nicości. Ale sama możliwość zła, więc zepsucia, bierze się stąd, że wszystko poza Bogiem, a więc i człowiek, zostało stworzone z nicości i z tej racji podlega zmianom. Z tego, że Bóg jest dobrem absolutnym, wynika, że On jeden zasługuje na cześć, wiarę i miłość jako cel sam w sobie. Tylko przez odniesienie do Niego wolno nam kochać Jego stworzenia, a więc ludzkich współuczestników naszego losu. Świat jest pełen śladów Boga. Bóg jest blisko i nieustannie w duszy naszej obecny, chociaż możemy się oczywiście od Niego odwracać, gdy nie miłość nami kieruje, ale pożądanie, czyli miłość własna. Ślady Boga w duszy rozpoznajemy wprost przez sam fakt, że w duszy jest prawda. Ona nie jest, jak u Platona, przypomnieniem czegoś, cośmy kiedyś
w niegdysiejszej egzystencji naszej nabyli, ale jest dobrem, z którym się rodzimy, z którym Bóg nas stwarza. Stąd, że jesteśmy zdolni do rozumienia prawd wiecznych, niezmiennych, potrafimy też pojąć, że jesteśmy sami nieśmiertelni, bo dusza, skoro wieczne prawdy w sobie nosi, rozumie własne uczestnictwo w porządku wieczności. Nasz rozum widzi, że własną zdolność do rozpoznawania prawd wiecznych nie własną mocą stworzył, ale mają ze źródła, które samo jest prawdą i dobrem najwyższym. Inny, często przytaczany aforyzm Augustyna z rozprawy o wierze prawdziwej powiada: nie wychodź na świat, wróć do siebie samego, we wnętrzu człowieka mieszka prawda. Istotnie, jeśli prawda jest w duszy naszej obecna, to obecny jest Bóg, a jeśli błądzimy, to wskutek grzechu, wskutek dobrowolnego odwrócenia się od Boga. Zło i fałsz są zjednoczone tak samo jak dobro i prawda, czyli byt i prawda, bo tylko dobro ma byt prawdziwy. Marne są argumenty sceptyków, którzy chcą nas przekonać, że prawdy nie masz. Jeśli wierzę, to nie mogę przecież wątpić w to. Jeśli wątpię, to nie mogę przecież wątpić w to, że wątpię właśnie, a więc w prawdę mojego własnego istnienia. Tak to Augustyn antycypuje Kartezjusza. Skoro jesteśmy zaś my sami mieszkaniem prawdy, to możemy uwolnić się od próżnej ciekawości, która zwraca nas ku rzeczom przemijającym zamiast ku wieczności. Sceptyk zaś sam siebie obala, bo ma w sobie prawdę jakąś w samym akcie wątpienia. Że możemy jakąś prawdę o Bogu we własnym ekwipunku duchowym odszukać, nie oznacza to, byśmy mieli w głowie czysto intelektualne dowody istnienia Boga. Oto jeszcze jedno bardzo sławne zdanie z komentarza do Ewangelii Janowej. Nie usiłuj zrozumieć, żeby wierzyć, ale wierz, żebyś zrozumiał. Wiara więc wyprzedza rozum, chociaż bez rozumu wiary nie ma, tylko rozum potrafi wierzyć. To jest konstrukcja, która może nas w konfuzję wtrącić, ale konfuzję łatwo usunąć. Nawet twierdzenia matematyki wierzymy najpierw, by je potem udowodnić, powiada Augustyn. Skoro Bóg wyposażył nas w zdolność poznania prawdy, skoro nas oświeca, człowiek, jeśli nie chce z własnej woli Boga porzucić, wie, co jest prawdą, nim potrafi tę prawdę intelektualnie oswoić. Chodzi zawsze przy tym o prawdy umysłowe, a nie o zmysłowe, nie w doświadczeniu mające źródło, bo te nie pochodzą z Bożego oświecenia. Ale percepcje zmysłowe nie polegają na tym, żeby przedmioty fizyczne powodowały zmiany w naszej duszy. Rzeczy cielesne nie mogą na duszę przyczynowo oddziaływać. Ciało ludzkie jest narzędziem duszy i gdy doznaje na sobie wpływu zewnętrznych ciał, dusza zwraca się ku temu, co w ciele się dzieje i przez to rozpoznaje świat fizyczny. Dusza jest więc zawsze czynna w aktach poznawczych. W odróżnieniu od Boga dusza żyje w czasie. Jest wiecznotrwała, ale nie jest wieczna w tym sensie, co Bóg. Bóg jest wieczny w tym znaczeniu, że jest bezczasowy, że nie ma dla Niego ani przeszłości, ani przyszłości. On zna rzeczywistość całą w swojej nieruchomości, nie wychodząc z siebie. I obejmuje wszystko, co dla nas przeszłe i przyszłe, w tej samej wiedzy doskonałej. Tego sposobu bycia nie możemy naprawdę pojąć. Człowiek, żyjąc w czasie, wie, że to, co minione, już nie istnieje,
a to, co ma się stać, nie istnieje jeszcze. Jego własny byt jest więc jakby zamknięty w teraźniejszości, czyli w nieskończenie nikłej granicy, która przeszłe od przyszłego oddziela. To, co przeszłe, choć nie ma istnienia realnego, przechowuje się jednak przez pamięć, którą dusza ludzka unosi. Podobnie dusza nadaje jakiś rodzaj istnienia rzeczom przyszłym, które antycypuje. Augustyn nie mówi wprost, że tylko przez naszą świadomość wszystko może istnieć w sposób ciągły, ale podpowiada to. Mogłoby się nawet wydawać, że czas jest realnością psychologiczną, że cokolwiek jest rzeczywiste, jest nim tylko przez odniesienie do naszego postrzegania. Tak jednak nie jest. Wiemy bowiem, że Bóg świat stworzył razem z czasem. Stworzył przeto czas, który musi mieć jakiś byt własny, chociaż jak wszystko jest od Boga zależne. Zderzamy się w tym punkcie z tajemnicą, której przeniknąć nie zdołamy. Skoro wszystko, co wiemy, zależy od oświecenia boskiego, nie ma powodu, by Augustyn czynił odróżnienie między wiedzą filozoficzną a teologiczną. Cokolwiek wiemy i cokolwiek czynimy, tą lub inną drogą prowadzi nas ku Bogu. Nie znaczy to oczywiście, że nie możemy od Boga się odwrócić, że nie ma w nas korzenia zła. Nie tylko jest ten korzeń, ale po grzechu pierworodnym on jest wszechmocny, jeśli nie zdusi go łaska Boża. Wszystko, co z własnej woli czynimy, jest Bogu przeciwne, jest złe. Co dobrego czynimy, jest dziełem łaski, która na mocy samej treści tego pojęcia jest niezasłużona. Jest darem swobodnie danym przez Boga. I co więcej, takim, że nie przyjąć go, tego daru, nie jest w naszej mocy. Mamy więc przerażający obraz świata. Gdyby nie łaska, wszyscy bylibyśmy zasłużenie mieszkańcami piekła. Bóg jednak niektórych wedle własnego wyboru czyni niezasłużonymi uczestnikami wiecznej szczęśliwości. Wybór ten w niczym od wybranych nie zależy, ale jest swobodną, boską decyzją, której racji domyślać się nie możemy. Mimo to, zdaniem Augustyna, mamy wolną wolę, bo gdy Bóg nas darmową łaską darzy, nie tylko czynimy dobro, ale też mamy wolę, by tak czynić. A gdy łaski brak, czynimy zło i nie chcemy być twórcami zła. Z siebie samego nikt nie ma nic, jeno grzech i kłamstwo. Padamy z własnej woli, ale z własnej woli nie możemy się podnieść. Skoro Bóg jednym pomaga i niechybnie ku zbawieniu wiedzie, a innych pozostawia ich własnemu zepsuciu i zatracie, ludzkość dzieli się na dwie społeczności. Jest państwo ziemskie, a więc wszyscy ci, włączając zmarłych i jeszcze nienarodzonych od dnia stworzenia aż do końca świata, ci, którzy żyją pod władzą pożądliwości własnej, miłują to, co doczesne i nieuchronnie w szpony szatańskie wpadają. Jest też Państwo Boże, a więc ci, także w przeszłości i w przyszłości, których Bóg odwiecznie do zbawienia przeznaczy. Nim sąd ostateczny nastanie, jedni i drudzy żyją przemieszani, uczestniczą w tych samych ziemskich sprawach. Ale dla tych pierwszych ziemskie dobra są same w sobie celem, a dla tych drugich tylko środkiem w drodze do Państwa Bożego. Kain do pierwszego państwa należał, Abel do drugiego. Proces historyczny jednakże jest jeden. Nie ma, wbrew niektórym greckim filozofom, cyklów czy powrotów. To zaś, co w przemianach dziejowych zdaje się nam przypadkiem,
zasłania przed nami mądry zamysł opatrzności. W odróżnieniu od niektórych wcześniejszych ojców, ale także niektórych teologów średniowiecznych i myślicieli reformacji, Augustyn nie tylko wiele uwagi poświęca pogańskiej filozofii, ale pokazuje, jak bardzo zbliżyli się nieświadomie niektórzy poganie do chrześcijańskiej prawdy. Nade wszystko ceni sobie Plotyna, którego interpretuje, może przesadnie, w duchu takim, żeby się z chrześcijaństwem godziła. No po części tylko oczywiście, bo Plotyn odkupiciela nie znał. Niezliczona jest ilość pytań, jakie nam Augustyn zadaje. Oto niektóre. Czy przy założeniu, że wszystko, co z własnej woli czynimy, jest złem, a co dobrego czynimy, czynimy dzięki nieodpartej łasce boskiej, czy możemy utrzymać bez sprzeczności ideę wolnej woli? Czy ten, kto wierzy, że Bóg nie tylko jest absolutnym suwerenem bytu, ale wybiera sobie wśród ludzkich poddanych tych, którzy do niebios trafią, innych na łasce ich własnego zepsucia, zostawiając, a wybór jego nie ma nic wspólnego z zasługami wybranych? Czy więc ten, kto w to wierzy, może także bez sprzeczności wierzyć w sprawiedliwość boską? To, co jest i być powinno, istnieje. To, co jest, ale powinno nie być, nie ma bytu. Tak wydaje się, twierdzi Augustyn, mówiąc o negatywności zła. Ma zatem istnienie i dobro, i rzecz dobra. Istnieje też rzecz zepsuta, ale nie ma istnienia samo zepsucie. Czy potrafimy to zrozumieć?